Hola amigos, kolejny dzień, piękna pogoda, a jak wiadomo każdego dnia szkoda. Dzisiaj na tapecie Loro Park, czyli takie zoo. Śmieję się, bo jak powiedziałem Pawłowi, a nie wiem czy tu chcę przyjechać, słyszałem, że to takie zoo, to mnie wyśmiał, mówi zoo? Zoo to w Warszawie masz, to żadne zoo nie jest. Oburzył się. Nie, tak pół żartem oczywiście. No przekonali mnie jednak, nie? Ponoć jest zjawiskowe, jedno z największych na świecie. Myślałem, że to tam, wiecie, jakieś małpki skaczące, ale tam atrakcje na, jak ten Marineland, gdzie byłem. No ale niby inna bajka jest. Obadamy sobie. No i dobra, jestem w środku. Dostałem jakąś mapkę cyfrową, ale w sumie za wiele z niej nie widać. Idziemy na spontana. Najwyżej później będę się martwił, gdzie te show całe są. Czekajcie, tu chyba nie. Lwy morskie za nami. Spoko, nawet śmiechem. Idziemy dalej, nie wiem teraz. Na te orki czekam, nie? Niby te orki tam ponoć wymiatają. Chyba tędy. Papugi, bez szału, nie? Nawet powiedziałbym, że lipa. Polatały, polatały i tyle. W sumie nie wiem, takie mieszane mam uczucia. Niby tam podają informacje, że traktują te zwierzęta tam z szacunkiem i z miłością, i szkolą, i nie ma tam przemocy. No wierzmy, że tak jest. Na pewno na plus jest ta fundacja ich tutaj, która kupę kasy ładuje tam w oczyszczanie tych oceanów, ratuje te zwierzęta, tam podawali na przykład informacje o tych papugach, żeby do takich pióropuszy, takich czapek, co tam sobie robią, to chyba tam 50 sztuk tych piór potrzeba. Także tutaj też taki jest edukacyjny nacisk na młodzież w jakichś tam szkołach i tak dalej. Także robią trochę dobrego. Mam nadzieję, że to się właśnie równoważy mimo wszystko. Z jednej strony, wiecie, mamy takie pokazy ku cieszek gawędzi, no a z drugiej właśnie jest ta fundacja, która coś dobrego dla tego świata też robi. Dobra, lecimy dalej. Thank you.
delfiny, no delfiny zajebiste, to są ssaki mega mądre. Fajnie, że tutaj też znowu pokazywali tak edukacyjnie, na przykład co trzeba zrobić, jak się zachować, jeżeli znajdziemy tam gdzieś delfina uwięzionego na plaży. No na plus takie rzeczy, nie? Fajnie, idziemy na orki. Dobra, orki za nami, no spoko, w sumie okej. Okay. Ciekawostko powiem wam, kiedyś ci opiekunowie tych orek kiedyś skakiwali razem z nimi i pływali. Ale była sytuacja, że ta orka upierdzieliła go i chyba zabiła nawet. I od tamtego czasu koniec zabawy z orkami jest. Wiecie co, jeżeli ktoś tu chce przyjechać, tak na cały dzień, to niewątpliwie zaletą tego miejsca jest to, że faktycznie jest ogromne i jest tutaj gdzie pochodzić z dzieciakami. Ja tutaj jestem ile już? 2,5-3 godziny prawie i zawijam się stąd. Jakoś nie chce mi się tam chodzić i tracić całego dnia na oglądanie tam małp w klatkach. Nie mój klimat chyba jednak. Trzeci raz już mi nikt nie namówi na takie miejsce. Raz na Majorce było spoko, tutaj spoko, wystarczy mi. Idę jeszcze zobaczyć tego, gdzieś tu jest takie oceanarium, ale czy coś, to sobie zerknę i jadę dalej na północ. Zwiedzamy. Tak więc zanim ktoś pomyśli, czy spaść do Lolo Parku, wpadnijcie najpierw na mojego bloga miroslavklos.pl i tam pokazuję wam, jak możecie hajs zarobić, żeby go tutaj wydać. Mistrz autoreklamy. Dobra, lecimy dalej. I tyle. Dobra. Wystarczy już. Lecimy zwiedzać północ. Kolejne miejsce. Puerto de la Cruz. Dojechaliśmy tutaj. Pierwsze co się rzuca w oczy, to oczywiście pogoda już inna. Jednak północ to słuchajcie, jest trochę loteria. Dobrze, że wybrałem to południe, bo tutaj widzicie niebo zachmurzone. Na południu tam zupełnie inaczej. Też jest chłodnie już, musiałem bluzę nawet wyjąć z plecaka. Tutaj są takie baseny, które też zostały zrobione przez człowieka, ale jest zapełnione, one są tą wodą z oceanu. Może się popluskać. I też warunki pogodowe raczej nie zachęcają. Przejdziemy tu się starówką, może jakieś piwko i lecimy dalej, ale wieje. Tutaj ta ichniejsza starówka. Bardzo ładnie. Szkoda, że ta pogoda to nie dopisała, bo jednak mimo wszystko wiele traci to miejsce bez tego słońca. No i kolejny przystanek, tym razem całkiem już na północy góry Anaga. Kurczę, no widok. Sami przyznajcie, że zapiera dech w piersi. Ciężka ta droga, bo aż mi się słabo robiło, nie lubię takich zakrętów. Będziemy też tym zjeżdżali, bo już nie ma czasu, żeby całe je przyjechać.
Pewnie zahaczymy jeszcze o jakąś plażę lub dwie. No ale sztosik jest. Zatrzymaliśmy się coś zjeść. Powiem wam, że przejechaliśmy przez te góry i knajpka z takim widokiem. Zobaczymy, co tu mają ciekawego w menu. Paweł, polecałeś mi owoce morza. Ośmiorniczkę, ale ja tak średnio za ośmiorniczką. A browara tu mają? Też mają. Tak, wszystko mają. Weźmiemy sobie browara. Zaraz obadamy. Widok zacny, naprawdę. Ale trasa, to powiem wam, że dla wytrwałych, nie? Ale trzeba przyznać, Paweł, że spokojnie, fajnie jedzie. Czujecie się bezpiecznie, nie szaleje. Jak trzeba, to się zatrzymacie. Dobra, wejdziemy w jakąś szamę. No i weszło. O, jedzonko. W sumie nie wiem, co to za ryba. Jakiś filecik, kanaryjskie ziemniaczki. I Paweł, jak ty mówisz o śpiornicę, na którą próbowałeś mnie przekonać, ale jednak nie dałem się. Może kawałek spróbuję tylko. Także co, smacznego. Dobra, zjedliśmy. Powiem wam, tą śpiornica jadłem kiedyś. Dawno, dawno temu. I zawsze kojarzyłem, że była taka ciągnąca, jak guma. Tutaj bardzo mięciutka, delikatna, no ale jednak to nie mój smak. Rybka za to pierwsza klasa. Pojedliśmy, jedziemy dalej. Powiedz mi, panie kolego, kolejny punkt. Las Teresitas, przyjaciele. Czyli to jest? Biała plaża. A, biała plaża, o właśnie, miałem o tej białej plaży powiedzieć. To się okazuje, że tam jest taki biały piasek i on został przywieziony z zewnątrz, z lądu. Z Sahary. Są też dookoła niego takie, jak się nazywa, wały? No, tak te falochrony, o, wały. Falochrony, które powodują, że te fale właśnie tak do niego nie dochodzą i ten piasek nie jest jakby wymywany stamtąd, zabierany. Dobra, widzimy się już prosto z plaży. No i za mną, słuchajcie, właśnie jest ta cała plaża, jedyna na całej wyspie. Z tym białym piaskiem. Nie wiem, ile im tu, niech przyjedzie, i nie wiem, ile im tutaj zajęło w ogóle złożenie tego, jaka ilość tego była, bo wygląda to naprawdę imponująco. I po bokach właśnie macie te falochrony, żeby inaczej ten piasek zostałby wypłukiwany i zabierany przez ocean. Klimatyczna miejscówka, zjedziemy sobie zaraz tam na dół też. Jednak różnica w tej pogodzie jest, też wam powiem, diametralna. W jednej chwili z południa na północ i odwrotnie to słońce się chowa. Pojawiają się chmury, pojawiają się deszcz. Z tego tutaj, co Paweł mówił, to właśnie zawsze ta południowa strona, szczególnie teraz w tym okresie zimowym, bo tutaj jest zima, to jest inna bajka, zupełnie inna bajka. Dobra, zerknijcie sobie i lecimy na dół.